Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jak mocno spadają ceny nieruchomości w czasie recesji? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już w tym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że dzisiaj we wtorek o godzinie 18 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam i jeszcze raz zaczynamy. Ale na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Jak mocno spadają ceny nieruchomości w czasie recesji? Dzisiaj jedna z najciekawszych publikacji makroekonomicznych, z którymi będziemy się ścierać, to są dane o godzinie 15 o zachowaniu cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, tych 20 najważniejszych miastach, tych największych metropoliach. Jak widzimy tutaj na wykresie, na diagramie, mediana prognoz wynosi 14% na plusie. W sierpniu było to 16% i ewidentnie tutaj tendencja jest ku temu, żeby te ceny nieruchomości zaczęły spadać. I oczywiście jest to pochodna tego, że ceny, że stopa procentowa idzie w górę i bardzo podobny mechanizm powinien i już występuje na przykład w Polsce. Więc zastanówmy się, jak mocno spadają ceny nieruchomości w czasie recesji na przykładzie Stanów Zjednoczonych, ponieważ znalazłem dla Państwa bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich 60 lat zachowywały się nieruchomości w Stanach Zjednoczonych podczas występowania recesji rynku niedźwiedzia, kiedy stopy procentowe szły do góry, a jak widać na tym wykresie, prawdopodobnie właśnie teraz rozpoczynamy taki następny spadek, tendencja do spadku cen nieruchomości zaczyna być widoczna i oczywiście fakt, że stopy procentowe z poziomów około zera rosną, jest szokiem i być może ta tendencja będzie przypominała te najmocniejsze zjazdy, a nie te takie krótkotrwałe. No i jak widzimy, co tutaj mówi nam ta statystyka? Ostatnia bessa na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych sprawiła, że ceny spadły aż o 75% od swoich ekstremów. 20 lat temu, podczas hossy internetowej i później recesji postinternetowej, ceny nieruchomości spadły o niecałe 7%. Kiedy zobaczymy, jak 25 lat temu ceny nieruchomości się zachowywały, no to od szczytu spadły o 11%. Kiedy zobaczymy, jak ponad 30 lat temu zachował się rynek nieruchomości, tutaj widzimy, że spadki wyniosły ponad 31%. Na początku lat 80. bessa na rynku nieruchomości sprawiła, że ceny spadły prawie o 60%. W latach 70. było to 38%, na początku lat 70. o ponad 10% i w okolicach roku 1965 ceny nieruchomości spadły prawie o 30% od swoich ekstremów. Czyli widzimy dość spore wahania, kiedy dochodzi do prawdziwej bessy, rynek spada bardzo gwałtownie, spadki przekraczają 30%, natomiast występują także krótkoterminowe epizody tendencji spadkowych i tutaj ceny w takiej sytuacji spadają około 10%. Natomiast na chwilę obecną myślę, że raczej należy być przygotowanym na ten negatywny scenariusz, że te ceny będą mocniej spadały niż żeby spadały tak chwilowo tylko i tak niewiele. Z powodu oczywiście tego, tak jak powiedziałem, że stopa procentowa wzrosła z poziomów okolic 0 do 4, być może wkrótce 5% dla Stanów Zjednoczonych. Podobny mechanizm oczywiście występuje dla wszystkich innych krajów, dla wszystkich innych rynków nieruchomości, więc no, być może czeka nas podobna tendencja także w Polsce. Będziemy to także ściśle, silnie monitorować. Natomiast no, oczywiście należy pamiętać, że specyfika rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest inna niż w Europie. Mówiąc innymi słowami, tutaj ci, którzy mają kredyty hipoteczne, na przykład są bardziej przywiązani do nieruchomości niż w Stanach Zjednoczonych, więc te prawidłowości, które są na tym wykresie dla Stanów Zjednoczonych, nie muszą się w 100%
objawić także w Europie w sytuacji, kiedy te stopy procentowe jednak faktycznie pójdą w górę. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mocno spadają ceny nieruchomości w czasie recesji i być po prostu przygotowanym, że takie scenariusze mogą się pojawić. Z ciekawostek pojawiły się także badania dotyczące tego, jak inwestorzy nastawiają się na następny miesiąc pod koniec bieżącego miesiąca. No i jak widzimy, pod koniec sierpnia inwestorzy nastawiali się raczej na obligacje, że w następnym miesiącu będą się lepiej zachowywać, we wrześniu także na obligacje, a dzisiaj, teraz, pod koniec października inwestorzy nastawiają się, że listopad będzie pozytywny dla indeksów giełdowych, czyli nastawiają się byczo dla spółek, dla tego, co się ma wydarzyć na giełdach papierów wartościowych i już nie przewidują, że ten miesiąc będzie szczególnie dobry dla obligacji. Te badanie, myślę, warto sobie zapamiętać. Kolejna ciekawostka sygnalizuje nam, że listopad może być pozytywnym miesiącem dla jena japońskiego. Ten wykres, który jest teraz w tle, to jest statystyka dotycząca zachowania jena, indeksu jenowego na przestrzeni całego roku z ostatnich 5 lat. No i widzimy, że mniej więcej od połowy sierpnia do października jen miał tendencję statystycznie spadkową, natomiast końcówka października i końcówka roku przynosiła raczej tendencję ku temu, żeby jen się umacniał. I to może pomóc w tym, żeby w listopadzie jen japoński zaczął się umacniać. Jestem ciekawy, czy tak faktycznie będzie. Kolejna ciekawostka dotyczy tego, że rynek już jest nastawiony na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miał wkrótce miejsce. Więc no, jestem także ciekawy, czy te wzrosty indeksów giełdowych czasem nie dyskontują już tego, że najgorsze na rynku przyszłej stopy procentowej jest już za nami, że te szczyty cyklu podwyżek stóp procentowych już widać na horyzoncie. Kolejna ciekawostka dotyczy tego, że rynek nastawia się już na to i widzi pierwsze sygnały, że rentowności amerykańskich obligacji mają już nie rosnąć i to także jest pozytywna informacja dla tych, którzy liczą na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest przed nami w Stanach Zjednoczonych i jest już bardzo, ale to bardzo blisko. Same rentowności amerykańskich obligacji dzisiaj o poranku w Europie są stabilne, poruszamy się mniej więcej na poziomach, które były obserwowane podczas wczorajszej sesji na Wall Street. Sam indeks S&P, jak widzimy, zbliża się już i punktowo testuje linię szyi dwumiesięcznej formacji podwójne dno. Jeżeli więc dzisiejsza sesja przyniesie nam wybicie nad ten poziom, to sygnały prowzrostowe będą bardzo, bardzo silne. Krótkoterminowo zachęcać będą nawet do ruchu w okolice 4000 punktów. Oczywiście rynek będzie widział także odbicie od tych potężnych wsparć, czyli średniej 200 sesyjnej na wykresie tygodniowym. Ten wykres zamieszczam praktycznie podczas każdego wpisu w ostatnich dniach. On pokazuje, że na wykresie tygodniowym ten poziom 3600 punktów działa i być może będzie sygnalizował, że recesja w amerykańskiej gospodarce będzie płytka i krótkoterminowa, a nie długa i przewlekła i taka bardzo głęboka. Więc moim zdaniem indeksy giełdowe teraz zaczynają dyskontować ten scenariusz bardziej optymistyczny niż ten scenariusz pesymistyczny. Dzisiejsza sesja w Azji już nie przynosi spadków. Indeks w Japonii zbliża się także do swoich ważnych oporów. I rynek będzie musiał wkrótce podjąć decyzję, co robi, czy wybiera tendencje wzrostowe, czy spadkowe i co dalej oczywiście ma się tutaj wydarzyć. Natomiast moim zdaniem, jeżeli jesteśmy na rynku azjatyckim, to warto zwrócić uwagę, że indeksy giełdowe w Chinach lubią wykorzystywać takie okrągłe poziomy do tego, żeby dynamicznie odbijać, generować impulsy korekcyjne, więc no, pytanie jest, czy czasem też nie będzie i tym razem, gdzie ten indeks testuje poziom 5000 punktów. Indeks DAX jest bliski temu, żeby wybić górą z kanału wzrostowego oraz nad poziom psychologiczny 13000 punktów. Gdyby się tak stało, to oczywiście byłby to dowód bardzo dużej siły popytu i zachęta do kontynuacji tendencji wzrostowej. Natomiast na Bitcoinie niewiele się dzieje. Widzimy zanik już kompletny zmienności. Czekamy względem średniej kroczącej. Także no, intuicja tylko podpowiada i doświadczenie, że taka sytuacja zwiastuje rychłe wybicie. Nie wiadomo tylko w górę czy w dół, natomiast gdyby posiłkować się zachowaniem indeksów giełdowych, to myślę, że zwiększa się szansa na to, że te bitcoiny i kryptowaluty będą próbowały rosnąć niż żeby próbowały spadać, ale oczywiście każdy scenariusz jest prawdopodobny. Udało się wczoraj
wyjść ostatecznie górą z formacji trójkąta na euro-dolarze, to jest także dobra informacja, że opory w okolicach parytetu mogą być testowane. Patrzymy także na zachowanie jena, gdzie zmienność zamiera po ostatnich interwencjach, natomiast następne interwencje mogą być w każdej chwili, więc bądźmy na to gotowi. Zmienność zaczyna zamierać także na ropie naftowej. Tutaj także względem średniej widzimy, że konsolidacja wchodzi w ostatnią tak apatyczną fazę nikłych wahań. Będziemy czekać na to, co się dalej tutaj wydarzy. Przypominam, że za 2 tygodnie wybory w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie prawdopodobnie zrobią wszystko, żeby ta cena ropy naftowej była jak najniższa. I teraz przejdźmy do danych makroekonomicznych, które jeszcze dzisiaj poznamy. Poznamy październikowe wskaźniki IFO dla Niemiec, klimat biznesowy, bieżąca sytuacja i oczekiwania. Pamiętamy, że to są ankiety, to nie jest to, co faktycznie się dzieje w niemieckiej gospodarce. Natomiast na wskaźnikach PMI, które wczoraj poznaliśmy, widzimy, że te wskaźniki dla Niemiec są na najniższych poziomach spośród tych najważniejszych państw i obszarów gospodarczych. Widzimy więc, jaki jest efekt wojny na te nastroje przedsiębiorców i tych menadżerów, którzy wysyłają swoje odpowiedzi do ankiety, jaką jest PMI. Poznamy dzisiaj także o godzinie 16 wskaźnik zaufania konsumentów za październik dla Stanów Zjednoczonych. Będziemy je porównać do wskaźników zaufania w Europie, które są zaniżone przez wojnę i ta rozbieżność będzie dla nas szczególnie ciekawa. A patrząc na rynek krajowy, to dzisiaj także poznamy dane o stopie bezrobocia dla naszego kraju. I rynek będzie oczywiście obserwować, czy czasem stopa bezrobocia nie rośnie. Polskie obligacje zaczynają być kupowane, natomiast pierwsze takie ważniejsze sygnały padłyby zachęcające do polskich obligacji, jeżeli rentowności przebiją poziom 8%. Na euro-złotym testujemy linię szyi krótkoterminowej formacji szczytowej, czyli poziom 4,79, 4,80 to są kluczowe poziomy. 4,80 to jest także ważny poziom na dolar-złotym, więc gdyby dodatkowo dolar-złoty przebił poziom 4,80, to oczywiście sygnały zachęcające do złotego byłyby bardzo mocne i zachęcałyby, by wieścić umocnienie krajowej waluty w perspektywie krótkoterminowej. Prawdopodobnie będzie to powiązane także z falą zakupów polskich obligacji i oczywiście warszawskich akcji. Warszawa także zbliża się do ważnych oporów, czyli poziom 1460. Indeks WIG20 w tym rejonie ma poziom, czyli linię szyi, takiej miesięcznej formacji odwrócenia tendencji. Każde wyjście wyżej będzie oznaczało, że otwiera się perspektywa wzrostowa jakiejś większej korekty impulsu, który może dać nam oczywiście ruch nawet w okolice 1600 punktów, być może nawet jeszcze wyżej, jeżeli taka formacja się pojawi. Także czeka nas bardzo ciekawa sesja. Czekamy oczywiście na ECB w tym tygodniu, w czwartek, co ustawi nam końcówkę tego tygodnia. Dla rynku jest to wydarzenie, które ma oczywiście ogromny wpływ na wycenę różnych klas aktywów, więc bądźmy gotowi, że końcówka dzisiejszej sesji po tych wszystkich danych może nam przynieść jednak stabilizację i początek wyczekiwania na to, co się wydarzy w czwartek. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej. Ja będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I zapraszam dzisiaj we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam i do zobaczenia.